Kamil, powiedz mi, zgiełk medialny wokół ciebie trwa w najlepsze, wywiady, koncerty i wszystko, że tak powiem, na pełną parę. Nie masz czasami tego dość już? Bywają momenty, gdzie rzeczywiście przychodzi zmęczenie i dopiero wtedy mam dość, ale ogólnie robię to, co kocham. A jak się robi to, co kochasz, to jak się robi to, co się kocha, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. I takim hasłem się zawsze kierowałem. I tak naprawdę najbardziej męczące to chyba są podróże, kilometry i te nasze drogi teraz przynajmniej remontują, próbują. Jest trochę lepiej, ale ogólnie kilometry najbardziej męczą i odległość do domu. To jest takim największym minusem, bo wyjeżdżasz daleko z domu, ale wtedy doceniasz przynajmniej, jak są ważni dla ciebie ludzie, z którymi mieszkasz, rodzina, przyjaciele. I wiesz mi, że dzięki temu też dowiedziałem się, kto jest moim prawdziwym przyjacielem. Jak to po prostu udawał. A wczoraj grałeś w Hard Rock Cafe. Jak to jest z odbiorem? Czy odbiór w takich klubach jest podobny jak na festiwalach w Ostródzie, czy w Piaskach, czy w Rocinie? Czy to jest tak, że jednak to, że to jest mały klub, nie ma tej przestrzeni, odbiór jest inny? Czy ludzie bawią się tak samo tu i tu? Ja myślę, że klimat jest podobny. Wiadomo, każdy przychodzi się pobawić, ma jakiś cel. Albo się zrelaksować, posłuchać muzyki, na chwilę odpocząć, zapomnieć o tym, co się dzieje w jego życiu. Myślę, że energia jest wspólna, no bo każdy ją oddaje. To wraca do mnie, ja potem odbijam i potem oni znowu do mnie i ta energia sama się nakręca. Myślę, że można to porównać. Wiadomo, po prostu kluby mają też swój specyficzny klimat, no bo właśnie ludzie wiedzą, czego chcą. Przychodzą i są pewni, że będą mogli liczyć na pozytywną energię. A jeśli chodzi o podróże, twoją chyba najlepszą i taką najciekawszą, obfitującą w wydarzenia była wyprawa na Jamajkę. Nagrywałeś, pracowałeś w studiu, w którym nagrywa Bob Marley. Czułeś jego ducha niejako, nawiedził cię? Jak to było, jak przekroczyłeś po raz pierwszy ten próg tego studia? Co poczułeś wtedy? Byłem przeszczęśliwy. Zobaczyłem te ściany, były z takiego ciemnego drzewa, specyficzny kolor miały. Taki zapach, że widać, że to miejsce miało duszę już, że te lata i to drzewo, tak, no niesamowite. Jak sobie jeszcze wyobraziłem, że Bob Marley stał ileś lat temu i nagrywał tutaj piosenki, to już w ogóle, nie wiem, jakby taką dodatkową energię, takiej pewności siebie trochę dodawało to miejsce i fajnie, naprawdę fajnie, jak wspominam teraz, to z uśmiechem na twarzy. To było moje marzenie, polecieć na Jamajkę, przekonać się, jak tam jest naprawdę. I udało się. Na chwilę zatrzymałem się przy Marleyu. Pamiętasz, jaki utwór po raz pierwszy w życiu Marleya usłyszałeś, jaki ci się najbardziej spodobał? Free Little Birds. Don't worry about it, because every little thing is gonna be alright. Tak, pozytywna piosenka. Powiedz mi o muzykach, z którymi nagrałeś płytę jamajską. Kto wywarł na tobie największe wrażenie, z kim ci się najbardziej gadało, fajnie współpracowało? Kogo możesz wyróżnić z tej całej ekipy? No, muszę tutaj pochwalić wszystkich muzyków, bo pracowali z nami muzycy Shagiego, muzycy Boba Marleya i oni wcale nie dali jakby po sobie poznać, że właśnie pracują z takimi znanymi artystami. Byli otwarci, szczerzy, uśmiechnięci, chcieli coś przekazać. I to dla nas też było zaskoczeniem, bo w Polsce artyści często gdzieś odcinają się. Nie każdy ma ochotę pomagać młodszym kapelom, no wiadomo, pilnuje swoich spraw. Ale to właśnie był taki fajny przekaz. Oni chcieli, po prostu zależało im. Nawet pamiętam sytuację, gdzie Gina Smith, to jest gitarzysta Boba Marleya, zaprosił nas do siebie do domu, do ogrodu, żebyśmy sobie zrobili jam session. Przyszli jego kumple, wzięli jakieś kongi, miał stare instrumenty i kazał nam grać nie głośno, tylko właśnie jak najciszej, żeby wsłuchać samych siebie. Tej próby też nigdy nie zapomnę. Wiesz, ogród, pan, widzisz wszystko tak zalesione i nagle my i ta muzyczka reggae. Zagraliśmy wtedy taki rocksteady, to piękne. Ta muza ukazała się na epce. Czy nagraliście wtedy trochę więcej materiału, coś się może jeszcze ukazać, czy to jest wszystko, co się ukaże kiedykolwiek? Nie, podróż na Jamajkę bardziej miała być dla nas lekcją niż nagrywaniem płyty.
udało się nam nagrać 5 utworów, z czego 3 powstały przed samym nagraniem, więc bardzo spontanicznie. Sama współpraca z tymi ludźmi już bardzo mocno wpłynęła na to, jak potem myśleliśmy, tworząc kolejne kawałki. Ta lekcja na pewno zaowocuje też przy drugiej płycie, bo chcielibyśmy nawiązywać mimo wszystko do poprzednich płyt, gdzieś tam jakiś mały element, który będzie łączył. Ale na pewno poza tymi doświadczeniami związanymi z muzyką, zostaje też wspomnienie, że w tak krótkim czasie udało się spełnić to marzenie, Jamajkę, bo wyobrażałem sobie siebie jako starego dziadka, który, wiesz, ma siwą brodę, już zrobił w życiu co mógł i poleca to Jamajkę, zobaczy, jak tam jest. Udało się, niesamowite uczucie, wiesz, kiedy wyszedłem z tego lotniska i takie ciepło przyszło całe moje ciało i nie wiedziałem, co po prostu powiedzieć przez chwilę, zanim mówiłem i zdałem sobie sprawę, że można, tylko trzeba chcieć. Wspomniałeś trochę o nowej płycie. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że ona będzie zróżnicowana gatunkowo, ale cały czas mówi, że trzyma się starego reggae, roots reggae, ale będzie tam, mówiłeś, trochę innowacyjna tekstowo, brzmieniowo. Co możesz powiedzieć swoim fanom, jak daleko pójdziesz w te nowinki, jak to będzie zrównoważone z tym roots reggae? Powiedz coś o tym więcej. Moim ulubionym gatunkiem muzyki reggae właśnie jest ten roots, taki, którym na chwilę możesz usiąść, zamknąć oczy, przemyśleć sobie coś, zrobić refleksję, albo po prostu zwolnić tempo. I ja na pewno nigdy nie odwrócę się od tego gatunku, ale zaczęliśmy próbować różnych kombinacji, na przykład delikatny hip-hopowy beat w wolnym tempie, ale pianko na i. Strasznie fajnie to brzmiało i powiem szczerze, i nie będę oszukiwał, że my cały czas się bawimy jeszcze tą muzyką, kombinujemy. Chcemy też nagrać parę wersji, zobaczyć, która tak naprawdę rzeczywiście się nadaje, wiesz, czy to... Ale trzeba eksperymentować. Właśnie takie próby, moim zdaniem, mogą się przyczynić do tego, że w którymś momencie stworzymy coś, co rzeczywiście będzie brzmiało inaczej niż standardowa muzyka reggae. Co interesuje mnie twoja droga do muzyki roots reggae, ale jestem ciekaw, czy znasz, czy słuchałeś, czy nadal może słuchasz polskiego, można powiedzieć, starego reggae. Chodzi mi o Gedeon Yerubal, Izrael, rap, te kapele. Czy jesteś w tym niejako zanurzony? Jestem świadomy historii tych kapel i wiem, że są legendami. I to też, ta muzyka reggae trochę odbiegała od tej, którą tworzył Marley. Była taka bardziej alternatywna. Ale też się tego przyjemnie słucha, bo one mają duszę. Te kawałki z czasem nabierają takiej energii. Słuchając ich, uśmiechasz się, bo wiesz, to zupełnie inaczej brzmiało niż teraz. Zupełnie inne myślenie i sposób patrzenia na muzykę. A jeśli chodzi o polskich wykonawców, wiem, że wielką sympatią pałasz do Raga Fai, David Porta, Sztabu, to są kolesie, kurde, z którymi nie jesteś niezłej komitywie. A jak z innymi kapelami, na przykład Malao Reggae Rockers, Habakuk? Jak się odnajdujesz w całym środowisku w ogóle? Wiesz co, niektórzy artyści mnie zawiedli, niektórzy zaskoczyli bardzo pozytywnie. To jest bez sensu, żeby, wiesz, wymieniać i tak dalej. Ale wymieniać Maleo, od razu mi się uśmiech pojawia na twarzy, bo Darek Malejonek to rzeczywiście prawdziwy reggaeman. Po prostu człowiek bijący takim optymizmem, że bardzo charyzmatyczny człowiek w ogóle. On zawsze kibicował, wspierał. Ja jestem też ogromnym fanem Gutka, którego głos dla mnie po prostu jest niesamowity, jeżeli chodzi o Polskę, to numer jeden. No jest jeszcze różnych parę kapel, które rzeczywiście gdzieś tam mieliśmy okazję się spotkać i było bardzo sympatycznie. Także Julian Stress na przykład. Co intrygują mnie coś takiego jak, jaki masz pomysł na to, swoją receptę, żeby się nie zagubić w tym wszystkim, bo droga osób, które, uczestników takich programów jak Bitwa na Głos, Mam Talent, Idol, toczyły się różnie. Jaki masz pomysł na to, żeby za parę dobrych lat nie kojarzył nikt ciebie tylko i wyłącznie z tymi programami, a z inną muzą? Tak naprawdę gdzieś ta mała łatka tego, gdzie byłeś, zawsze będzie, bo
Niektórzy właśnie, no dzięki temu, umówmy się, pojawiliśmy się mocno w mediach i to był taki darmowy PR, który umożliwił wiele sytuacji i wiele wspaniałych koncertów, na których mogliśmy zagrać. Przede wszystkim ja pamiętam jeszcze jak dziś, moi menedżerowie, pozdrawiam, zadali mi takie pytanie: Kamil, chcemy grać długo, czy chcemy grać krótko, ale intensywnie? Bo nie, ja chcę grać długo, bo chcę się rozwijać, chcę zobaczyć, jak to jest prowadzić zespół i patrzeć, jak na twoich oczach wszyscy dojrzewają w tej muzyce, jak się zmienia myślenie o dźwiękach i bardzo, bardzo bym chciał, żeby po prostu w miarę moich możliwości i ile tylko po prostu będę miał siły grać, no, na scenie. Wyobrażałem sobie czasami, jak to by było, gdybym miał już te siwe dredy, takie potą, wiesz, po kolana i czy dalej będę miał siłę i z pasją będę grał na koncertach, bo będąc właśnie na Jamajce, jeszcze nawiązując, rzadko się wzruszam, ale akurat tutaj się przyznam szczerze, że widziałem Stickiego. Sticky to jest 75-letni Jamajczyk, który gra na przeszkadzajkach perkusjonalnych. Jak ja widziałem jego, gdzie po prostu zaczął nagrywać naszego utworu, ja się wzruszyłem, bo nigdy w życiu nie widziałem kogoś w tym wieku, żeby tak kochał to, co robi. Po prostu on się tak cieszył z najmniejszego dźwięku tej grzychotki. Wymyślał tam niesamowite jakieś przejścia i w ogóle patrzyłem na niego i nie dowierzałem, że człowiek, który tak naprawdę jest już u schyłku swojego wieku, to swojego życia, potrafi się tak cieszyć, nie, muzyką. Chciałbym, żeby właśnie udało mi się zachować do końca swojego życia pasję i taką radość z tego, co robię. W wielu pytaniach o Bitwę na Głosy pojawia się coś takiego, czy nie żałujesz tej decyzji wzięcia udziału w tym programie, ale fajnie jest to, co mówisz, że dzięki temu programowi wypromowałeś reggae w telewizji. A jak to jest po koncertach i też w backstage'u tego programu? Ludzie podchodzą, pytają o reggae, o wykonawców, proszą cię, żebyś kogoś polecił. Czy takie zainteresowanie reggae wzrosło w narodzie? Czasami tak się zdarza, że ktoś podchodzi i właśnie: Kamil, kogo mi byś proponował, kogo byś polecił na początek? I ja wtedy się zawsze uśmiecham i cieszę się, że ktoś zainteresował się bardziej niż Bob Marley, tak? Fajnie, że ludzie są ciekawi tego, bo ta muzyka jest moim zdaniem bardzo łatwo przyswajalna. Te dźwięki, sam klimat, przekaz potrafi rzeczywiście pomóc, bo muzyka reggae nie porusza nie tylko tematy związane z relaksem, pozytywnym myśleniem, ale porusza tematy związane z tym, co się dzieje wokół nas. Jeżeli coś jest nie tak, mamy coś do powiedzenia, można w ten sposób wyrazić siebie, zrobić pewien manifest, który pokaże, co czujesz i co chciałbyś zmienić. A ludzie potrzebują tego, potrzebują wsparcia, bo w naszym kraju jednak nie żyje się łatwo, a jeżeli się gdzieś można na chwilę zatrzymać, uciec, to jest to właśnie muzyka. I czy koncerty, czy swoje cztery ściany i po prostu chillinną z muzyką jest na pewno bardzo potrzebne. Ostatnie pytanie. W swoich tekstach walczysz o lepszy świat. Jak wyobrażasz ten świat, lepszy świat? Jaki jest lepszy, jaki może być lepszy świat według Kamila Bednarka? Myślę, że lepszy świat byłby wtedy, kiedy każdy zadbałby chociaż przez chwilę o drugiego człowieka, tak jak o siebie dba. Czyli myślę, że tutaj tkwi cały problem naszego kraju i w sumie świata. Że ludzie zaczynają się mocno zamykać na siebie. Zaczynają się skupiać na sobie, odcinają się od sąsiada. Chcą udowodnić, że sobie radzą, że mają piękny dom, piękny samochód, wspaniałą pracę. Robią takie sztuczne gdzieś tam mury, które nie pozwalają na to, żeby właśnie się otworzyć na drugiego człowieka, bo wtedy nie wiemy, czy ktoś ma problemy, czy nie. I każdy chodzi zamyślony, smutny. No, brakuje tego otwarcia na drugiej osoby. Kiedy będziesz miał już te siwe dredy do pasa, będziesz starym rastamanem, ciągle będziesz mieszkał pod brzegiem? Tak, w mojej małej Jamajce Lipki kocham to miejsce. To jest miejsce, w którym ja na chwilę właśnie zapominam o tym wszystkim. Zapominam o tym, że ktoś mnie zna, że muszę grać koncerty. I to jest niesamowite, że nawet jak gram bardzo dużo, jestem już zmęczony podróżą,
to przyjeżdżam na 3 dni do domu i ja już nie mogę wytrzymać, ja już chcę dalej jechać i grać, więc to jest taka moja oaza spokoju, a zarazem miejsce, które pozwala mi zatęsknić za tym, co robię. Cześć, tutaj Kamil Bednarek, gorąco pozdrawiam wszystkich widzów X-Mania TV. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na koncertach.